the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Razem na ławkach siedzi ławka.
sesja, jak Żaneta pomagała na informatyce analitowej, żeby robić tą prezentację. Wiele różnych takich chwil, kiedy można ją wspominać, które jakiś obraz nam dadzą. I mimo, że już jesteście sporo czasu, zdążyłem złączyć nawet seminarium 6 lat, to tutaj bardzo dobrze się gromadzicie się przy Jezusie Chrystusie i chcecie Mu oddać to wszystko. Chcecie Mu oddać Wasze życie i chcecie, aby On w Waszym życiu był. Nie tylko tutaj, mam nadzieję, w tym wyjątkowym dniu Waszego ślubu, ale przez resztę dni, że będziecie tutaj przychodzić, będziecie tutaj prosić Go o pomoc, będziecie tutaj razem się z Nim spotykać, dzielić się także Waszymi radościami, Waszą pociechą, Krzysztofem. Będziecie Go tutaj przyprowadzać i wspólnie jako rodzina będziecie siebie kształtować właśnie w wierze, w tej miłości, jaką Chrystus ma do nas. I za chwilę usłyszycie słowa. Czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Czy chcecie wytrwać w tym związku zdrowym, w chorobie, w dobrej i złej drogi aż do końca życia? Czy chcecie z miłością i pokolicą wychować potomstwo, które Was obdarzy? I z pewnością, jak tutaj się zgromadziliście, odpowiecie cel. Żaneto i Dawidzie, wysłuchaliście słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytał Was, jakie są Wasze postanowienia. Żaneto i Dawidzie, czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i w chorobie, w dobrej i złej drogi aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Was Bóg obdarzy? Chcemy. Prośmy Ducha Świętego, aby uświęcił ten związek i dał narzeczonym łaskę wytrwania. Niech ich miłość przez Niego umocniona stanie się znakiem miłości Chrystusa i Kościoła. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagę Kościoła katolickiego potwierdzę i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć, jako znak miłości i wierności. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie Ducha Świętego.
mitrą obrączką. Jako znak mojej miłości. Jako znak mojej miłości. I jedności. I wierności. W imię Ojca. W imię Ojca. I Syna. I Ducha Świętego. Ta chwila, kiedy możecie się pocałować, pomoże żonie. Brawo.